Otwórzmy w takim razie nasze Słowa Boże na Nechemiaszu, Księga Nechemiasza. I Księga Nechemiasza będzie 4 rozdział, od 15 po 22 werset, więc trochę akurat taki dłuższy fragment. Ale myślę, że w dzisiejszych czasach nam bardzo potrzebny, bo jest bardzo adekwatny do tych czasów bardzo burzliwych, które już jesteśmy w nich, a będziemy jeszcze mocniej, bo one będą coraz bardziej burzliwe, bo proroctwo mówi wyraźnie na ten temat. I od 15 wersetu, 4 rozdział Nechemiasza. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego. A my mogliśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty. Chodziło o odbudowanie, wiecie, tam Jeruzalem, wiadomo, Nechemiasz i ci Żydzi, którzy dostali, mieli możliwość to, prawda, odbudowania Jerozolimy, zamieszkania i świątyni. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę. Druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim. Odbudowujący mur, tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował. Trębacz zaś stał obok mnie. Wtedy rzekłem do przedniejszych i do naczelników i do pozostałego ludu. Pracy jest dużo i na różnych miejscach. My zaś jesteśmy rozproszeni po murze, z dala jeden od drugiego. To też w miejscu, skąd usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zbierzcie. Bóg nasz będzie walczył za nas. Tak to wykonywaliśmy pracę, podczas gdy druga ich połowa trzymała włócznie. Od pojawienia się zorzy poranej aż do wzejścia gwiazd. W tym czasie również nakazałem ludowi, niech każdy nocuje w obrębie Jeruzalemu wraz ze swoim sługą, aby w nocy trzymali straż, a w dzień pracowali. No, wiecie, jest tu pokazany ciekawy obraz. Wiecie, jak jest trudno nosić ciężary w jedną ręką, prawda, tylko robić, a drugą trzymać broń. Ale niestety, zobaczcie, że to było inaczej się nie dało w tym przypadku. Ja wiem, że ci wrogowie odstąpili, bo jest napisane w 15 wersecie, że oni, kiedy się dowiedzieli, że ich zamysł został ujawniony przez Boga, że Izraelici wiedzą, o co chodzi, zaniechali tego. Ale w każdej chwili mogli co? Uderzyć. I wiecie, my, to przekładając na dzisiejsze czasy, szatan również chodzi jak lew ryczący, bo chce pochłonąć każdego. I teraz dzieło, które Bóg zlecił nam jako adwentystów, żebyśmy ogłosili to na ten czas, to prawdę, na ten czas, jeżeli nie będzie wykonane, no to będzie, wiecie, fatalna rzecz. Ale jeszcze powiem wam, że to nie będzie łatwe. Coraz, znaczy teraz jeszcze jest w miarę, ale już niedługo, już wiecie, że w tym roku będzie demontaż całkowity protestantyzmu. 31, prawda, na 500-lecie reformacji akurat. Będzie całkowity demontaż protestantyzmu, reformacji. Po prostu nie istnieje. Nie istniała, nie ma. Wszyscy się jednoczymy, wszyscy jest fajnie na tej ziemi. Więc co będzie potem, trudno przewidzieć. Wiadomo, że dąży do jednego rządu światowego, dąży do jednej jakby scalenia, że wszyscy muszą się poddać. Nawet ten katolicki Martin Malachtin napisał w książce takiej, że właśnie każdego to będzie dotyczyć. Nieważne. Cała tożsamość, wszystko będzie zagubione, wiecie. Wszystko. Cokolwiek byście nie zrobili, wszystko, wasza tożsamość, wasza religia, wszystko, cokolwiek robicie, praca, tego wszystko będzie ujednolicone. Wszystko. I tylko kwestia, kto będzie nad tym miał kontrolę. My wiemy, Słowo Boże mówi o tym, ale nie tu akurat jest myśl o tym, żeby to rozwijać. Natomiast chodzi tu o to, że praca, którą Bóg zleca, zobaczcie, jeszcze w miarę jest bezpieczna. Ale już niedługo będzie jeszcze bardziej niebezpieczna. Wiecie, chrześcijańska autorka Ellen White pisała, że póki jest świat, powinniśmy głosić, dlatego że przyjdzie mrok, jak będzie mrok nachodził, będzie coraz ciężej z pracą dla Pana, w sensie głoszenia, prawda? W sensie mówienia ludziom, dlatego że opór będzie już tak potwory, że wtedy będziemy wykonywać taką pracę jak tu, że w jednej broń, w drugiej ręce praca będzie szła. To znaczy, to jest tak obrazowo, bo tu chodziło, wiadomo, o budowanie Jerozolimy, ale budowanie serca swojego, czy z Bożą mocą oczyszczanie, czy w ogóle głoszenie innym,
przyjście Pana, że to jest ten czas, że Chrystus przyjdzie, chce naprawdę odnowić, chce zabrać lud, zebrać tych, którzy uwierzą w Jego przyjście. Nieważne z jakich denominacji, wiecie, nieważne z jakich tam kościołów, nieważne nawet, że nie tylko z kościołów, bo przyjdą ludzie, wiecie, z religii pogańskich zupełnie. Po prostu, że w ogóle nie mieli styczność z chrześcijaństwem i oni się nawrócą, oni przyjmą tę Ewangelię i oni z mocą będą to głosić, dlatego że jak jest napisane, jest jedna co? Wiara, jeden chrzest. Jest jeden. To, że szatan podzielił chrześcijaństwo na tysiące jakichś odłamów i tak dalej, to jest inna kwestia, ale, ale jest jeden. Biblia mówi wyraźnie, i ten sam duch buduje. I ten sam duch buduje. I powiem wam, że jeżeli po prostu nieraz rozmawiacie z człowiekiem, nie wiem, czy wy tak macie, ale on może się różnić trochę ode mnie, bo ma, w takiej świadomości wyrósł. Ale jeżeli ja widzę owoce Ducha Świętego u niego i widzę, że na to pojmowanie jego on objawia te owoce, czyli objawia. To wiecie, bo my nieraz możemy się zamykać w tej społeczności naszej, że tylko adwentyści będą zbawieni, bo adwentyści mają najwięcej objawionej prawdy. A ja chcę wam powiedzieć, żeby was trochę z piedestału tak zepchnąć trochę niżej, to powiem wam, że adwentyści mają tylko objawione tyle prawdy, ile Bóg w swojej łaskawości chciał nam objawić. A nie, że mamy całą prawdę. Cała prawda jest w Chrystusie tylko. Tylko i wyłącznie w Bogu. Nie w żadnym kościele adwentystów innych. Oczywiście Kościół ma najwięcej, to prawda, objawionej, a i ma ogłosić, co? Poselstwo na ten czas, czyli konkretne poselstwo na ten czas. Jakie poselstwo? Trójanielskie, zresztą będzie trochę więcej później. Natomiast tak, bo nie chcę tutaj mini gazanie mówić, ale powiem wam, że o co tu chodzi? Że właśnie to czuwanie, o którym Jezus mówił, to się zaczyna już teraz. Mocne czuwanie w Chrystusie. W sensie, żeby szatan po prostu nie zaatakował, nie zrobił wyłomu. Co? Nie zabił, prawda? Nie odciągnął mnie od czego? Od zbawienia. Nie odciągnął innych ludzi przez to też. Wiecie, jest to bardzo ważne i tak jak pisała autorka chrześcijańska, że powiem wam, że modlitwa w tym czasie jest coraz bardziej uciążliwym. Wiecie, to nie jest łatwe zachować więź z Chrystusem. Mocną relację, dlatego że szatan i nasza grzeszna natura wszystko robi, żeby do tego nie dopuścić. I nieraz trzeba klękać i trzeba gorąco się modlić, żeby przełamać pewne opory, pewne różne rzeczy, które w nas są, wiecie, żeby modlitwa była żarem. No tak jest i to fakt, to występuje, że to nie jest takie bardzo proste coś takiego, że wiecie, o, klękam i to jest taki luz. Nie, szatan ma czasu niewiele i dlatego robi wszystko, żeby nie dopuścić, żebyśmy po prostu spali, żebyśmy po prostu usnęli i w ogóle nie wstali, no. Albo może tak, wstali, ale wtedy, kiedy już będzie za późno, o. Na tej zasadzie. No to wtedy tak. Możecie wstać, bo wtedy i tak jesteście mogli, prawda? To już tam bez znaczenia, kiedy staniecie. Ale teraz jest jeszcze czas łaski i czas jeszcze głoszenia, że powinniśmy gorąco się zbliżyć do Boga, żeby Bóg nam objawił właśnie i nasze powołanie, nasze dary, do czego jesteśmy powołani, co mamy robić i mamy czuwać. Czuwać jeszcze raz, czuwać, jak tutaj jest napisane. Wiecie, oni nie narzekali, zauważcie. Oni budowali. Mimo, że musieli jedną ręką tylko wykonywać, drugą trzymać. Musieli straże wystawiać. Wiecie, to nie było łatwe, bo w każdej chwili co? Wróg mógł uderzyć. No a jeżeli my mamy świadomość perspektywy takiej, że szatan jak lew ryczący chodzi, no to wyobrażacie to sobie? To nie jest coś takiego, że wiecie, że my jesteśmy bezpieczni, bo co? Nie, my jeżeli wyjdziemy spod skrzydeł Boga, wtedy wszystko jest możliwe. Wszystko. Chyba, że jesteśmy pod tymi skrzydłami, to tak. Mamy zwycięstwo i wtedy Bóg nas ochroni, bo jest to napisane wyraźnie. Ale jeżeli zejdziemy, rzeczywiście różnie może być. Powiem wam takie doświadczenie, niezajęte w Jeleniej Góry, z Jeleniej Góry. Przyjechała tam do zboru, słuchajcie, osoba, ma rodzina pastorska, ona jest pastorem, on też, z kościoła jakiegoś charyzmatycznego z Anglii. I powiedziała tak, Bóg mi objawił, że miałam przyjechać i pościć za zbór w Jeleniej i po prostu pościć, tak. I powiedzieć pewną rzecz, że mówi, macie najwięcej prawdy i macie ogłosić, bo Bóg was będzie sądził. Wyobrażacie sobie? Osoba z innego kościoła przyjechała i powiedziała tak, myśmy działali mocno na Boga, ale w pewnym, bo Bóg nam zrobił granicę i powiedział, że zaczęliśmy badać Pismo Święte, sięgnęliśmy do tego Pisma Świętego, zaczęliśmy gorąco badać i Bóg nam pokazał, że szabat jest święty. I mówi, przyjęliśmy to i mówi po prostu, i ona jest rozmiłowana w przykazaniach teraz. Ona jest tak rozmiłowana w przykazaniach, wiecie, po prostu, gdzie jest coś w ogóle nienaturalnego do kościołów charyzmatycznych, gdzie się mówi, że co? Przykazania są przybite z reguły, że nie obowiązują.
A ona jest rozkochana. Mało tego, wiecie co powiedziała? Kiedy przyjechała, bo jest znana w tych kręgach charyzmatycznych, powiedziała, że chce gdzieś w zborze tam jednym, u takiej, tam jest też kobieta Magda taką pastorową, że tam chce mówić wykład, wiecie, o czym o szabacie. Mało tego, i ta Magda powiedziała, ja się zgadzam, bo ja sama myślałam o tym, o szabacie. Wyobrażacie, co się dzieje? A jeszcze przypomnę jedną rzecz bardzo istotną, że to, co wam przypomnę, kiedyś w głosie Adwentu to było, kiedy nasi bracia robili te wykłady dla muzułman, to w pewnym momencie, kiedy na tych wykładach przyszedł imam ich i powiedział, w nocy miałem sen. Powiedział, wy jesteście ludem księgi. Posłuchajcie, co on powiedział. Ludem księgi. I powiedział, macie prawdę na dzisiejszy czas i macie ją ogłosić. Jeżeli tego nie zrobicie, Bóg was będzie sądził. To samo. W jakim my czasie żyjemy, słuchajcie, że Bóg posyła do nas ludzi, rozumiecie, muzułman, charyzmatyków, może jeszcze innych, żeby co? Żeby nami strząsnąć. Żeby pokazać, że macie się poddać mi zupełnie, i bo ja chcę przez was wykonać wolę. Ja chcę, żeby ludzie usłyszeli to poselstwo i to ludzie, słuchajcie, z wyznań, którzy w ogóle nie mieli kontaktu z nami wcześniej, bo ta osoba nie miała, ta Agata. Oni nie mieli. To nie to, że mieli gdzieś tam. Nie! Bóg im to pokazał. Tak samo ci muzułmanie. I w tym artykule wiecie, co było napisane? Że w świecie muzułmańskim, główny trzon tego świata muzułmańskiego, który jest w Stanach Zjednoczonych, nie na Bliskim Wschodzie wcale, w Stanach, wiecie co? Czytają Słowo Boże pod kątem przyjścia Chrystusa. Wiecie, Słowo Boże i jeszcze, teraz was zaskoczę, i jeszcze książki Ellen White czytają. Książki Ellen White. Słuchajcie, główni muzułmanie! To jest jakiś szok! No ale tak się dzieje. Tak się dzieje na ziemi. Wiecie, w jakim my czasie żyjemy, że po prostu aż do tego dochodzi, Bóg nas chce wstrząsnąć i posyła ludzi. Słuchajcie, przyjechała kobieta, która mówi, że ona ma pościć. I ona z przekonaniem, wiecie, z Anglii przyjechała po prostu i mówi, i zaczęła pościć, modlić się, rozmawiać z ludźmi. Słuchajcie, i Duch Święty działał, bo ja rozmawiałem z osobami ze zboru tam. Wiecie? Tak, tak, Andrzej, czy tego i to, wiecie, to nie chodzi o żadne jakieś emocje, tu nie o to chodzi. Po prostu konkretne ukorzenienie się przed Bogiem, kiedy ona zaczęła mówić o szabacie. Mało tego, zobaczcie, ona od razu robi w kościele charyzmatycznym obok zielonoświątkowym, chce wykłady o szabacie robić. Wyobrażacie sobie coś takiego? Idźcie do kościoła zielonoświątkowego i powiedzcie o szabacie. To wam powiedzą, że jesteście legalistami. No tak wam powiedzą, bo oni nie uznają takiego czegoś. I zobaczcie, a tu ona, Bóg otwiera drogę w ten sposób. Zobaczcie, jaki czas. Charyzmatycy mówią do charyzmatyków o szabacie. Wyobrażacie to sobie? Jaki czas! I nie wiem, czy ona będzie kiedyś adwentką, to nie jest ważne, ale ważne, żeby ona przyjęła Ewangelię w pełni. Żeby ona po prostu tak, jak Bóg już w jej życiu robi. I to jest niesamowite doświadczenie. Powiem wam, że takim jeszcze doświadczeniem jest to, kiedy ja widzę, jak osoby się nawracają, modlę się za nich. Wiecie, jest tych osób, bo mi stawia Bóg, już nie ma czasu, żeby tam wymieniać, ale stawia i widzę, kiedy ludzie się rozkochują w Bogu, wiecie? Kiedy po prostu lgną do Niego. Kiedy Bóg zaczyna przez nich działać. Oni po prostu nie mogą nie mówić, wiecie, o radości, jaką mają z Chrystusem i tak dalej. Wiecie, ja mówię, Boże, Boże, jak nam jest to potrzebne. Żebyś my stanęli i po prostu, żeby usta nam Bóg otwierał w czasie odpowiednim, bo ja nie mówię, że my sami, ale w odpowiednim czasie, żebyśmy głosili piękno Chrystusa. Ludzie tego potrzebują. Mało, że piękno Chrystusa, że Chrystus powróci. Tak, że teraz jest w miejscu najświętszym, że stawia się za nami. Że to jest coś niesamowitego, wiecie? Żebyśmy mogli otworzyć usta i żebyśmy mogli pokazać radość bycia z Chrystusem, bo ludzie tego nie widzą, wiecie? Ludzie tego nie widzą często. I kiedy przychodzą do denominacji, to widzą co? Aha, wypełnianie przykazań. To ma być wypełnianie przykazań, to prawda. Tylko, że nie swoją siłą. To ma być co? Objawienie przez Boga Jego charakteru. Bo co to są przykazania? To jest odzwierciedlenie charakteru Boga. No powiedzcie, co to są przykazania? To jest streszczony charakter Boga. Przecież to nie jest nic innego. Przykazanie to nie jest coś osobne. Wiecie, coś, co jest wyryte gdzieś tam, bo Bóg cię, wiecie, sobie swoje jakieś napisał, a Jego charakter jest inny. Nie, to jest Jego charakter. To jest dokładnie Jego charakter. Tylko, że w sposób taki przyswajalny dla człowieka. Streszczony, skompresowany, przekazany. To jest nam. I jeżeli poddajesz się Bogu, to Bóg będzie zmieniał w tobie to, nie ty sam. Tak samo jak szabat. Powiem wam, szabat możecie zachowywać, ale możecie też uświęcać. Wiecie, jaka jest różnica? Zachowujesz, to ty sam zachowujesz swoimi siłami. A uświęcasz, to znaczy, że Duch Święty cię uświęca w szabat.
bo szabat jest święty. Macie uświęcać. Ale to szabat nie uświęcisz, jak cały tydzień nie będziesz z Bogiem. To żaden szabat nie uświęcisz. Bo ty masz cały czas być z Bogiem. I wiecie, i to i tak dalej można by wymieniać, ale nie chcę tu mówić mi kazania. Wiecie, gorąco módlmy się, kochani, żeby po prostu Bóg nas mógł pokierować, żeby nam dał ten żar, żebyśmy mogli stanąć mocno, kiedy przyjdzie głód wiary, żebyśmy mogli stanąć mocno i przejść głód wiary, głód miłości, które na ziemi już niedługo będzie. Głód wiary. Nie wiem, co to będzie, coś strasznego, no ale to będzie. Głód miłości. Nie będzie tego. Już tego jest coraz mniej na ziemi. My wiemy, prawda? Bo żyjemy, ale później w ogóle tego nie będzie. Więc jak musimy być gorliwi i żarliwi, żeby zwyciężyć? Czy ktoś ma jakieś doświadczenie? Chciałby się podzielić też. Mniej lub bardziej spektakularne, nieważne. Na chwałę Boże. Ja chciałam podziękować i wielkiego Pana Boga za 92 lata życia mamy. I za to otrzymane łaską i opiekę cały czas. No, fizycznie jest w dobrym stanie, chociaż umysłowo nie bardzo, no ale niech chwała będzie Bogu za to, że tak jest. Chwała Bogu. Amen. Czy ktoś jeszcze ma właśnie jakieś doświadczenie? Chciałby. Powinniśmy się gorąco, kochani, modlić, żeby Bóg nam dawał, bo tam, gdzie jest życie, tam jest doświadczenie, tam jest rozwój, tam jest przekształcenie z Bogiem, tam jest to, że może nas wykorzystać, tak? Ja miałem rok temu takie, kiedy z żoną nienawróconą jechałem samochodem, który się psuł co chwila, 35 km, woda z chodnicy wylewała się, dolewałem później, do Ikei pojechałem, z łazienki wziąłem zwykłą wodę. Dodawałem, odparowało wszystko, ale jakoś jechałem i 200 metrów przed warsztatem, przed tam gdzie mieszkamy daleko, włączyła się kontrolka od oleju, czyli trzeba zgasić natychmiast silnik, bo się zatrzyma. I tak jak powiedzmy odrzutowiec, który kończy się paliwo, przed lotniskiem ląduje, jak szybowiec. Był taki przypadek w Kanadzie chyba, czy w USA. To tak samo i tutaj z tym samochodem. 200 metrów, zgasiłem silnik i siłą rozpędu zdążyłem skręcić w lewo i jeszcze raz w lewo, obok bramy warsztatu. No. Mógł stanąć samochód gdzieś w lesie, w mieście, ale to było Boże prowadzenie. Chwała Bogu, bardzo się cieszę. Tak, bo to są takie prowadzenia, wiecie, jak... Cieszę się też z tego powodu, że żona zobaczyła to i oddałem chwałę Panu i żona też powiedziała chwałę Panu. No, widzisz. Tak, to jest niesamowite. To tak jak myśmy, piękne. Słuchaj, jechaliśmy na chrzest Joli, co było teraz w grudniu, i powiem wam, że jechaliśmy do Jeleniej Góry z Sandomierza i samochód, wiecie, coś się dziwnego stało z samochodem Andrzeja, dziwnego działa, tak. Jak nie mógł go zapalić, wiecie, bez modlitwy, nie mógł go zapalić. Z modlitwą go zapalił, to nie mógł go bez modlitwy zgasić. Wiecie, po prostu takie dziwne jakieś rzeczy się działy z tym samochodem. I my się zaczęliśmy modlić i ja nawet poprosiłem na internecie, wiecie, ktoś tam, tak, ale ktoś tam powiedział, że do mechanika, nie? Ja powiedziałem, tak, do tego najlepszego mechanika się udał, do tego z dużej litery mechanika, który jest najlepszym mechanikiem doskonałym. I wiecie co, i powiem, że modliliśmy się i ludzie się modlili, słuchajcie, bezbłędnie jechał. Mało tego, dalej pojechaliśmy, bo jeszcze taką siostrę odwieźliśmy do zboru w Wałbrzychu, bo ona też była w samym Ale jeszcze było to najśmieszniejsze, że on pojechał do mechanika i mechanik powiedział, że on nic nie może poradzić. Tak, nie, i powiedział tak, niech pan sobie zakupi dobre asystance. Znaczy, jeżeli pan ma, to pan jedzie. Tak, niech pan lepiej sobie daruje, tak, dokładnie, tą jazdę. To było najśmieszniejsze z tego wszystkiego. I wszystko, ale Bóg poprowadził, bo była modlitwa, wiecie, i to przemywanie, tak jak mówisz, no chwała Bogu, niech będzie za wszystko. Amen. Jeszcze może...